Słuchajcie, my rozmawiamy was na panach bezpośrednim przebiegiem rywalizacji. Witamy was serdecznie, moi drodzy państwo. Znajdujemy się właśnie dzisiaj, 20 sierpnia w Łodzi. Jesteśmy tutaj oczywiście z naszą Trick Track Plusową stacją, którą ciągnie za sobą ta piękna, czerwona ciężarówka Kenworth. Pod jej maską 500 koni mechanicznych i to właśnie ona rozpędza naszą Trick Track Plusową stację do niebagatelnej prędkości 150 km na godzinę. A specjalnie dla was przygotowaliśmy dzisiaj mnóstwo atrakcji. Między innymi w naszym namiocie Cyber Areny 36.6 macie możliwość rywalizacji w gry zręcznościowe. Tutaj właśnie PGR, Need for Speed i specjalnie dla was Fight Night oraz FIFA 2009 dla fanów gier o charakterze muzycznym. Mamy coś więcej, ponieważ w namiocie Muzodajni znajduje się gra Guitar Hero, na której to właśnie za pomocą gitary macie możliwość wygrania jakiegoś ulubionego swojego kawałka w składzie swojej ulubionej kapeli. Tam również nowy wymiar gier komputerowych, ponieważ na konsolach Nintendo Wii macie możliwość przeniesienia swoich ruchów na ruchy cyberpostaci znajdującej się na tle, na ekranie naszego oczywiście telewizora. To jednak nie wszystko, ponieważ na boisku do siatkówki Sim Plus, jak widzimy, cały czas trwają rozgrywki i tutaj oczywiście również możecie za wzięcie udziału w rywalizacji wygrać naprawdę wspaniałe nagrody. Dodatkowo, moi drodzy, znajdujemy się przy naszym pięknym, perłowym Monte Carlo, rocznik 79. Jest to Chevrolet, który pod swoją maską generuje 220 koni mocy i oczywiście to właśnie w jego bagażniku znajduje się 1000 amperogodzin mocy. One napędzają cztery wielkie pompy, a to właśnie one za pomocą dźwięków z Muzodajni dzisiaj już o godzinie 14, czyli za 9 minut zatańczą w rytm Muzodajnia.pl i zobaczycie, co jeden człowiek z jedną maszyną w ciągu 2 minut potrafi wykonać. Jeżeli jeszcze was tu nie ma, to zapraszamy was serdecznie.